Muszę wrócić nad wodospad, japonki w dłoni, ponieważ ta tajemnicza roślina przez 2 tygodnie nie dała mi spokoju. Codziennie próbowałem ją oznaczyć. To jeszcze nie znaczy, że odkryłem nowy gatunek, ale to też nie znaczy, że nie odkryłem. Miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest bardzo słabo zbadane i pełne endemitów. Endemit jest to gatunek o ściśle ograniczonym zasięgu występowania, występujący w jednym miejscu na świecie. Raz jeszcze odwiedziłem miejsce biwaku 2 tygodnie po tym, jak nocowaliśmy z Siergiejem. Jak widać, wodospad wezbrany, ale nie aż tak. Trochę pochmurno. Zresztą zobaczycie za chwilę resztki po naszym obozowisku. Już mówię po co i dlaczego jestem tutaj ponownie. Wszystko ponieważ tam ratowaliśmy się z opresji. Rzeka przecież odcięła drogi wyjścia, wiszą liny, które uratowały nam życie. Zabiorę liny, jeżeli będzie taka możliwość, ale główny powód wizyty jest tutaj w krzakach. Jest tam stanowisko bardzo tajemniczej rośliny. Musimy zrobić zdjęcia dokumentacyjne. Teraz spróbujemy zbliżyć się do potwierdzenia hipotezy z poprzedniej wizyty w dżungli, czyli tego, że motyle zbierają się w miejscach, których skały wydzielają różne minerały. Wydzielają albo gdzie osadzają się te minerały. To znaczy, tutaj sobie ścieka woda okresowo i odkłada coś. Na pewno żelazo, bo jest tutaj rudy osad. I przylatują sobie różne gatunki motyli siorbać ten rudy osad, niczym na przykład koktajl truskawkowy. I tak jak człowiek potrzebuje koktajlu truskawkowego, żeby mieć witaminy, tak motyl musi zasiorbać sobie koktajl mineralny z zardzewiałej skały, w wielkim skrócie. A tam mamy inne motyle. One najwyraźniej zamiast żelaza potrzebują innego pierwiastka, bo nie gromadzą się tam, gdzie osad żelazny. Zobaczcie tego przedziwnego jegomościa. Cóż za cudowny motyl. Wow. Moi drodzy, mam nadzieję, że udało się go nagrać, ponieważ pierwszy raz widziałem tak misternie zbudowany gatunek motyla. Sprawdzamy liny. Przedostajemy się przez bajorko. No i liny zawiązane. Zaraz zobaczymy, czy te węzły to były węzły jednorazowe, czy może solidna robota pod wpływem zdrowego rozsądku. Ups. I jesteśmy, przepraszam, kabel od mikrofonu w kadrze. Także porównajcie sobie to z nagraniami z wezbraną wodą. No jest tu lekko pół metra wyższa woda i zobaczcie, co pod tą wodą się czaiło. Jak wielki był wodospad. Ale most się trzyma. Zróbmy test lin. I liny, myślę, że komuś jeszcze życie, tak jak nam, mogłyby uratować. Całkiem sprytnie to wymyśliliśmy. Dwie liny. Przez spróchniały częściowo, tutaj nie, bo to jest żywy, twardy korzeń, jeszcze zakleszczony w skałach, sprawdzone oczywiście, żeby nas utrzymał, a tutaj pień jest wypróchniały, także on zabezpieczył nam nawet liny przed przetarciem o skałę. Kurde, ale żeśmy mądrze wymyślili. Nie no, żartuję, nie ma co popadać w samozachwyt. Wymyśliliśmy tak, żeby wyjść po prostu z życiem. Na pewno to nie jest sztuka budowania mostów linowych, także nie oglądajcie tej przygody w dżungli, żeby nauczyć się budować most linowy na lata. Powiem wam, że bardzo cieszy człowieka świadomość, że w sytuacji kryzysowej był w stanie zachować się rozsądnie. Przede wszystkim, że nie poszliśmy w górę wodospadu, a po drugie, że trzeźwo myśleliśmy, wyszliśmy bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. A gdybyście pytali, gdzie szukać takiego próchna, nie tylko balsowego, na rozpałkę, już tłumaczę, tutaj mamy wodospad, czyli rzeka bywa rwąca, co zresztą widzieliście. Także szukamy miejsc, gdzie zatrzymują się na przeszkodach zwalone drzewa. I jeżeli to jest miejsce, gdzie natura przynajmniej częściowo jeszcze reguluje się samodzielnie, to tam właśnie na wierzchu będą leżały najlżejsze pnie, czyli takie, które się dobrze palą, albo są mocno wypruchniałe, czyli też się dobrze palą. W skrócie, tak właśnie znajdziecie próchno na rozpałkę. Spójrzcie tylko na tego motyla. Skrzydła przypominają troszeczkę w locie na przykład jaskółkę. Taki ala ogonek. Ciekawe, czy to jest funkcja taka jak jaskółczego ogona, czy tylko ozdoba, tak jak sikor u faceta, żeby sikoreczkę wyrwać.
szybki lunch, czyli tuńczyk w oleju. No i jesteśmy w dżungli, nikogo nie ma, także puszeczkę cyk do wodospadu. Nie no, żartuję. Jak ktoś miał siłę przynieść pełne, to nie chcę słyszeć tłumaczenia, że nie ma siły zabrać pustego. Ja sobie zabiorę, żeby mi nie usypiło plecaka. O, kabel może być bez pudełka, a do pudełka puszka po tuńczyku i wywalimy w cywilizacji. Tak trzeba żyć. Odwiązałem liny, więc teraz zobaczę, niestety nie dam rady sam siebie nagrać, jak się przekracza rzekę w tym miejscu przy niższym stanie wody. Nie wygląda, że przekracza się ją fajnie, dlatego telefon wyłączę i sobie zawieszę na szyi. Dobra, zabieram liny, moi drodzy, przeprawiłem się. Przy niższym stanie wody nawet bez lin da radę. No ale przy wysokim stanie wody spaść z tego i polecieć później tam dalej raczej tragedia. Także odwiązać linę i idziemy sprawdzić tajemniczą roślinę. O, zrymowało się. Dotarłem, moi drodzy, tutaj koło ucha. Nie mam akurat wolnej ręki, ale koło mojego ucha jest stanowisko. Może i niepozornej, ale póki co bardzo tajemniczej rośliny, która po tym jak się jej teraz przyjrzałem, zostawiła mnie z kolejnymi pytaniami zamiast z odpowiedziami. Także przyglądamy się z bliska i liczę na Waszą pomoc w identyfikacji gatunku. Z góry dzięki. Spójrzmy raz jeszcze, moi drodzy. Dobra, po krótkich oględzinach, mimo że tu nie ma zasięgu, chyba już wiemy, z czym mamy do czynienia. Nowojorskie Towarzystwo Botaniczne i Ogród Botaniczny w Powsinie. Pozdro, dzięki, dziki kwadrat. Mieliście rację, to chyba będzie jakaś peperomia SP. Wprowadziłem wszystkich w błąd, mówiąc, że liście nie mają trichomów. Trichomy, czyli włoski. Po prostu gruczoły w formie włosków. A jednak mają. Zresztą widać, kiedy przyjrzymy się łodygom i liściom z bliska. Widzicie na krawędzi blaszki liściowej włoski, czyli trichomy. I tutaj ten szczegół pozwolił na ujawnienie, że niestety nie jest to nieodkryty gatunek, ale tak jak mówię, bardzo ciekawa obserwacja i super pomysł na spędzenie wolnej u mnie soboty, czyli pretekst do wyjazdu do dżungli. Spójrzcie, moi drodzy, jak niewielkich rozmiarów pająk zamieszkuje pokaźną norę na brzegu górskiej rzeki w dżungli. Spróbujemy delikwenta nagrać z bliska. Pozdrawiam, Tomasz, sąsiedzie, łapa dla skali. Pająk nie jest bardzo płochliwy. Zobaczcie jego kamuflaż. Tutaj mamy takie lekko pomarańczowe ziarenka piasku i to ma odzwierciedlenie na odwłoku, karapaksie pająka. Tutaj z tyłu ma dwie plamki, które wyglądają dokładnie jak te kamyki. Być może mamy do czynienia z gatunkiem endemicznym, czyli pająk wygląda tak, bo żyje tylko tutaj. Tylko tutaj jest dokładnie tyle pomarańczowych kamyczków, a nie gdzieś indziej. Piękny osobnik. Liczę na to, że uda się go oznaczyć. Pająk jest mocno terytorialny, jak i wujek Janusz ze swoim ogródkiem działkowym. Na krok nie opuszcza, nawet jak mu taki wielki człowiek palec do nory zapakuje. Pająk tej nory pilnuje. Także chyba na pewno to nie jest gatunek, który tę norę wydrążył. Dlatego jej pilnuje, bo rzadko się zwalnia takie fajne lokum w takim pięknym miejscu w dżungli. Pamiętajcie, moi drodzy, w rzece, nawet jeżeli dobrze znacie miejscówkę, nie jest rwąco, uwaga na kamienie, żeby sobie nogi nie poskręcać. No i w dżungli małe ryzyko, bo tutaj nie jest aż tak gorąco, ale gdzieś tam w środku dnia, w południe, szok termiczny, czyli troszeczkę się ochlapać, zanim wskoczycie do takiej orzeźwiającej wody. Ale jak nie ma szoku i się wskoczy, to jest petarda, petarda, moi drodzy, pięknie. Dla takich chwil warto żyć i pić wodę prosto z rzeki.